Ferie, ferie i po feriach. Kto chciał i miał ochotę spędzić je na sportowo albo w artystycznym duchu, miał ku temu wiele sposobności. Kto nie zdążył skorzystać, ma szansę w przyszłym roku. Poza tym za niecałe 5 miesięcy zaczną się wakacje, a dla tych, którzy spędzać je będą w domach, miejskie instytucje kultury i sportu przygotują mnóstwo atrakcji. To też jest pewne. I zimą, i latem, i na wiosnę, i w jesienne smutne dni. Pracownie, sale ćwiczeń, pływalnie, boiska, wszystko jest czynne i czeka z ofertą na maluchy, dzieci nieco starsze, młodzież, dorosłych i na seniorów. Od lat w bolesławieckich instytucjach promujących kulturę i sport rządzi hasło ferie i wakacje bez nudy. A teraz krótka prezentacja tego, co działo się podczas tegorocznych ferii. I jeszcze raz powtórzę, kto nie zdążył albo nie był w stanie oderwać się od smartfona, ma szansę za czas niedaleki. Poza tym przez okrągły rok miejskie centra kultury i sportu są czynne i czekają z otwartymi drzwiami. Zaczynamy od wizyty na lodowisku przy placu Popiełuszki. Jazda na łyżwach to sezonowa rozrywka, ale taki mamy klimat, że to jedyne miejsce w okolicy, gdzie można poczuć zimę i setki osób korzysta z tej sposobności. Jak lodowisko, to lodowe szaleństwo. Powiedzcie mi, jak się jeździ? Bardzo fajnie. Pani tam czasami podusza niektóre osoby, a na następnej godzinie gramy w hokeja. I tak można trochę pobiegać, można się pojeździć i tak fajnie się dosyć jeździ. Zawsze chodzę z moim kuzynem, który jest tu teraz i mi się fajnie jeździ na łyżwach. Trochę można porobić parę figur, tak czasami można się też przewrócić i parę siniaków zebrać. I to tak troszkę jest trudno. A powiedzcie mi, a co byście robili, gdyby nie było takich w domu podczas ferii, gdyby nie było takich zajęć? Co wtedy byście robili? Byśmy siedzieli, byśmy się nudzili w domu. No, bo tutaj można wymęczyć, znaczy można się wymęczyć, a potem w domu nie rozrabiać. Dla zapalonych łyżwiarzy ten sport to sposób na życie. Wybór jest jeden, albo lodowisko, albo umrzeć z nudy. Grał na komputerze, oglądał różne rzeczy i takie rzeczy. Czyli generalnie marnowanie czasu by było. Tak, bym marnował czas. Powiedz mi, co byś robił w domu, gdybyś nie mógł przyjść na lodowisko i sobie pośmigać, i się wyżyć? Pewnie bym grał na telefonie. Tylko to. Nic więcej. Czyli co, zajęcia plastyczne na przykład cię nie interesują w boku? W ogóle. Zajęcia plastyczne mnie w ogóle nie interesują. Jak długo będziesz chodził na lodowisko? No do końca lodowiska w sumie, no bo ja tu prawie codziennie jestem i jeżdżę, ciągle ćwiczę. Dzieci twierdzą, że łyżwiarstwo to sport bezpieczny. W grupie, która trenuje codziennie pod okiem instruktorki, a później stosuje się do jej zaleceń, wypadków nie ma, wychodzi się cało. Chociaż tafla twarda jak beton. No jest fajna atmosfera, muszę się pośmigać, wyżyć się ty! No wyżyć się fajnie jest! Jakieś akrobacje, nauczyć się czegoś. A przyznaj się, walnąłeś o lód? Pogoda byle jaka, ale dla Maćka to nie ma znaczenia. On ceni sobie swobodę i za nic w świecie nie usiedziałby w domu. Na dwór bym wyszedł, pobawiłbym się, wszystko bym porobił, byleby się byleby się wyżyć. Czyli dla ciebie pogoda nieważna, może być błoto. Może być błoto. Za zajęcia z instruktorem dzieci nie muszą płacić. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji daje im za darmo możliwość nauki, bezpiecznej nauki jazdy. Pod okiem pani instruktor ćwiczą z zapałem. Grunt to nie zrazić się do sportu na samym początku, nie złapać kontuzji. Na te pierwsze zajęcia od 12 do 13 na łyżwiarskie ABC to jest około 10 osób, które doskonalą naukę jazdy albo uczą się od podstaw. Natomiast na drugich zajęciach, gdzie są ferie bez nudy, to jest taki program już wieloletni, mamy około 15 stałych uczestników. Przez całe 2 tygodnie były od 13 do 14 takie właśnie treningi hokeja na lodowisku. Są takie dzieci, które potrafią jeździć, ale chcą też poćwiczyć, pojeździć między pachołkami, udoskonalić. A są dzieci, które naprawdę ani razu nie były na lodowisku, słuchają nas, instruktorów i
i radzą sobie. W tym roku wyjątkowo cieszymy się dużą frekwencją na lodowisku. Z lodowiska trafiamy do ciepłej, przytulnej biblioteki. Tu organizatorzy feryjnych zajęć przenieśli dzieci w świat fantazji, naukowych odkryć, artystycznych wyzwań, fizycznych doświadczeń i fotografii. Codziennie, każdego dnia, jeżeli nie mamy warsztatów, zaczynamy zajęcia od eksperymentów. W tamtym tygodniu robiliśmy gigantyczne bańki, dzieci robiły własne klepsydry, którymi odmierzaliśmy czas. Sprawdzaliśmy, jak napompować balon, nie używając ani pompki, ani ust, tylko metodą chemiczną. Oprócz doświadczeń z pogranicza fizyki i chemii, dzieci zajmowały się plastyką, teatrem, dowiedziały się, czym jest fotografia otworkowa, jakie cuda dzieją się poprzez światło i jakie niespodzianki sprawia ludzki mózg. Dzisiaj bawimy się światłem. Złudzenie optyczne. Dzieci na samym początku oglądały obrazki, które na pierwszy rzut oka przedstawiały co innego, a po przyjrzeniu okazywały się całkiem innym obrazkiem. Taki na przykład twarzy. Na pierwszy rzut oka jest twarz, tak? A już przy zbliżeniu widać, że to po prostu są dwa domki. W dole siedzi pasterz i są owieczki. I maluchy, i starszaki z bibliotecznych atrakcji korzystają pełnymi garściami. W tamtym roku też chodziłam. Malowaliśmy obrazy w tamtym roku, a w tym roku są bardziej doroślejsze. Tak, zajęcia. Fajnie tu jest. Podoba mi się to, co panie wymyślają. Eksperymenty są też fajne. W każdych zajęciach mamy jakiś eksperyment. W przyszłym roku, jak będą takie zajęcia, to na pewno przyjdę, bo lubię tutaj przybywać. Dzieci przychodzą od nas tutaj z całego Bolesławca. Zapisy były już wcześniej, przed feriami, dlatego że to są te warsztaty i musimy mieć określoną liczbę dzieci na warsztatach, tak żeby była grupa jedna, żebyśmy widzieli, z kim pracujemy, i od początku do końca 20 osób tak średnio, bo i bywało też 23-24, jak były już jakieś właśnie warsztaty czy warsztaty komiksu, czy te polarne, to było troszkę więcej właśnie dzieci. Nasza biblioteka oferuje warsztaty cykliczne. Co roku właśnie mamy tematyczne ferie, na które zapraszamy wszystkie dzieci. Za rok na pewno będzie oferta równie bogata, tak jak w tym roku. Jak sportretować kolegę, aby ten się nie obraził? Wystarczy użyć specjalnej techniki. Obraz nieco odbiega od rzeczywistości, ale sztuczka jest. Tutaj Damian mnie narysował, mój kolega. No, tak właśnie pani tam świeciła lampką z telefonu, no i jakoś mnie odrysował, tak samo jak ja musiałem Damiana odrysować. O, tutaj mogę pokazać jego rysunek, jak ja go narysowałem. Troszeczkę było trudno, ale lepszy rys niż nic. Najbardziej mi się podoba tutaj to na przykład, że tam idziemy na salę i oglądamy film, czy taki festiwal filmowy, że wybieramy różne bajki i wtedy oglądamy przez półtora godziny. Ferie są tylko z biblioteką. Moje ulubione ferie. I znowu jesteśmy na lodzie. Na lodowisku Bolesławiec trwają treningi przed hokejowym turniejem. Opanować łyżwy, kij, krążek i jeszcze trafić do bramki. To wymaga ćwiczeń, niezwykłej koordynacji ruchu i sprytu i odporności, bo o kontuzję w ferworze walki nie trudno. Na lodowisku jest wypożyczalnia łyżew we wszystkich rozmiarach, są kaski, a dla stawiających na tafli pierwsze kroki – pingwiny bezpieczeństwa. Można też łyżwy naostrzyć. Jest też przerwa techniczna, wtedy na lodowisko wjeżdża rolba, to maszyna do polerowania tafli. Po takim zabiegu robi się prawdziwa szklanka. Zimno niestraszne było walecznym wikingom, wilkom północy. Ich życie, obyczaje, sztukę, rękodzieło – wszystko to można zobaczyć w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, gdzie czynna jest wystawa poświęcona średniowiecznej osadzie wikingów Truso, którą odkryto w pobliżu Elbląga. Skarby odkryte przez archeologów posłużyły jako inspiracja podczas warsztatów. Każdy mógł przez chwilę poczuć się jak wojownik.
kolejny cykliczny raz podczas ferii zimowych organizujemy bezpłatne warsztaty dla dzieciaków i młodzieży. Tym razem warsztaty, które zaproponowaliśmy, dotyczyły z jednej strony wystawy czasowej, którą tutaj gościmy, poświęconej truso. Z drugiej strony natomiast mamy wystawę związaną z zbliżającym się okresem karnawału, czyli wykonywania masek karnawałowych. Możemy sobie pozwolić na takie bezpłatne organizowanie warsztatów, dlatego że za finansowaniem tego typu działalności mamy środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach projektu wspólnego, który realizujemy z naszym wieloletnim partnerem, Muzeum Karkonoskim we Wchlabi, który dotyczy rozwijania współpracy między muzeami, uatrakcyjniania naszej oferty wystawienniczej, ale też organizacją właśnie wielu warsztatów tego typu. A jeśli nie świat wikingów, to karnawał w Wenecji. Każdy z tych naszych warsztatów poprzedzony jest zawsze, chociaż oczywiście dostosowaną do wieku grupy, króciutką czy prelekcją, czy takim wprowadzeniem. I to z jednej strony jest wiedza ściśle z zakresu historii sztuki, ale z drugiej strony myślę też bardzo mocno wpływa na kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieciaków. Wszystkie zajęcia, które zaplanowaliśmy, mieliśmy pełne obłożenie, a wiek dzieci jest bardzo różny. Od wieku przedszkolnego po właściwie po cały przekrój wiekowy, jeśli chodzi o szkoły podstawowe. W muzeum dla każdego znajdzie się miejsce, grupami i pojedynczo. Bo muzeum to nie tylko sale z gablotami, to miejsce nauki, poznawania świata, który dawno już za nami, ale pełen mądrości, z których można się uczyć, a im wcześniej się zacznie uczyć, tym lepiej. Generalnie jest taka zasada, że przyjmujemy grupę, ale oczywiście jeżeli są to osoby indywidualne, a jak gdyby zechcą się dołączyć do jakiejś grupy, to oczywiście jak najbardziej to organizujemy. Nawet jeżeli nie jest to duża zorganizowana grupa, a dzieci mają zapotrzebowanie, wykazują tu duże zainteresowanie, to specjalnie dla nich też organizujemy, nawet dla niewielkich grup. I będziemy się starali poprzez poszczególne pory roku, będą związane tematycznie z kolejnymi świętami, czy różnego rodzaju wydarzeniami, organizować tego typu warsztaty, ponieważ sam projekt będziemy jeszcze realizowali przez kolejne 2 lata. W ciągu roku planujemy warsztaty nie tylko związane na przykład ze świętami wielkanocnymi, czy świętami Bożego Narodzenia, czy też tak jak teraz tutaj karnawałem, ale również warsztaty typowe, tematyczne związane z naszymi wystawą stałą tutaj, z działem historii miasta, na przykład zajęcia w aptece, czy też w dziale archeologii. Te projekty, które teraz realizujemy nie tylko z Muzeum w Chlabie, ale też z Muzeum i w Turnowie i w Chradku, pozwolą nam na poszerzenie tej oferty, również o przeprowadzanie swego rodzaju takich doświadczeń naukowych. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa oferta dla młodzieży. Oj, rzuca nas po Bolesławcu, bo atrakcji feryjnych jest tyle, że trudno zdążyć z jednych na drugie. Znowu jesteśmy na lodowisku, bo tu zawodnicy szykują się do hokejowego turnieju. Podobało, jeżdżę już 3 lata na łyżwach, troszkę trudno jest grać w hokeja, ale ja już tak gram też 3 lata, więc dla mnie to już jest łatwo. Ogólnie tu się fajnie jeździ, jest dobra czekolada, dużo fajnych rzeczy,
Jest duże nawet lodowisko, fajnie się jeździ. Dzisiaj był turniej hokejowy. Było to podsumowanie dwutygodniowych zmagań, ćwiczeń na naszym lodowisku. Przez 2 tygodnie codziennie dzieciaki trenowały, ćwiczyły, udoskonalały swoją jazdę. Dzisiaj zrobiliśmy turniej. Mieliśmy zapisanych 5 drużyn. Każdy miał możliwość zagrać w 5-minutowych meczach. Każda z drużyn była nazwana kolorami. Wygrała w tym turnieju drużyna różowa. Walka była naprawdę zacięta. Wydaje mi się, że wszyscy wyszli z tego zadowoleni. Drużyna zwycięska otrzymała puchary, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i oczywiście wszyscy otrzymali drobne upominki. Drużyny mieszane, bo kto powiedział, że dziewczęta sobie nie poradzą? Niektórzy do sprawy podeszli z wyjątkowym profesjonalizmem. Bardzo mi się podobają takie zajęcia sportowe na lodowisku i chciałbym, żeby tak było co roku i zachęcam do przychodzenia. No i tak z całą pewnością będzie.